Głęboko pod ziemią Rosji drzemał artefakt, który może na zawsze zmienić nasz pogląd na ten świat i rozwój rasy ludzkiej. Musimy zadać sobie pytanie, skąd pochodzą technologiczne artefakty sprzed milionów lat i co naukowcy i władze mogą przed nami ukrywać. 1. Koło sprzed 300 milionów lat. To znalezisko zszokowało świat. Wyraźnie technologiczny artefakt mocno stopiony z węglem, mającym ponad 300 milionów lat. Kawałek w kształcie dysku został znaleziony głęboko pod miastem Donieck w rosyjskim obwodzie rostowskim. Kopalnia piaskowca, której początki sięgają karbonu, ma około 300 do 360 milionów lat. Podobnie stare jest duże złoże węgla koksowego wewnątrz kopalni. Mężczyzna o imieniu Kasabian odkrył dziwny artefakt w tunelach około 0,62 mili pod powierzchnią Ziemi, który na pierwszy rzut oka przypomina starożytną czapkę rydwanu. Później artefakt wyglądał dla znalazcy jak niezwykła, ale dziwnie znajoma osłona szybu. Niedaleko miejsca, w którym znaleziono pierwszy dysk, pan Kasabian widział inny, prawie identyczny obiekt, mocno stopiony z węglem, który ma też kilka milionów lat. Ze sposobu, w jaki dyski są połączone z węglem, wynika, że te unikalne znaleziska zostały tam zdeponowane w czasie formowania węgla. Mówi się, że pan Kasabian dokonał wszechstronnej analizy znaleziska, ale wtedy stało się coś niewiarygodnego. Dysk zaginął. Albo został skradziony, albo celowo go ukryto. Pan Kasabian był zszokowany, że jego cenne znalezisko po prostu zniknęło. Dodatkowo szyb, w którym artefakt został znaleziony, został zalany zaledwie kilka tygodni później i teraz jest niedostępny. Takie znaleziska dostarczają nam alarmujących dowodów na to, że głęboko pod ziemią leżą ukryte relikty starożytnych, zaginionych cywilizacji. Poprzez starożytny w tym kontekście nie rozumiemy starożytności Egiptu. Mamy na myśli cywilizacje, które mogły zamieszkiwać tę planetę 100 tysięcy lat albo milion lat temu. Fakt, że ślady znikają z biegiem czasu, pokazują nam dziś nawet stanowiska, które mają zaledwie 2 czy 3 tysiące lat. Całe miasta leżą głęboko pod ziemią, a wśród wielu znanych stanowisk archeologicznych mogą znajdować się jeszcze starsze relikty cywilizacji, które żyły na tej planecie setki tysięcy lub milionów lat temu. 2. Mechanizm z antyki Tchiry. Naukowcy twierdzą, że złożone maszyny liczące pojawiły się dopiero po czasach Chrystusa. Co więcej, technologia przekładni i mechanizmów zegarowych uważana jest za wynalazek współczesny. O tym, że technologie te istniały ponad 2000 lat temu, świadczy tajemniczy mechanizm znaleziony we wraku statku przed grecką wyspą Antyki Tchira. W 1901 roku poławiacze Gombek natknęli się na wrak i w kolejnych miesiącach wydobyli z Morza Jońskiego prawdziwy skarb. Mechanizm początkowo cieszył się mniejszym zainteresowaniem obok całego bogactwa złota. Prawdziwa, zdumiewająca rzecz wyszła na jaw znacznie później. Mechanizm Antyki Tchiry jest czymś w rodzaju pierwszego komputera analogowego i prawdopodobnie służył do wykonywania obliczeń astronomicznych i astrologicznych oraz do przewidywania cykli astronomicznych takich jak zaćmienia Słońca i Księżyca. Rekonstrukcje wykazały, że oryginalny mechanizm składał się z co najmniej 30 brązowych kół umieszczonych w drewnianej skrzyni i połączonych zębatkami. Mechanizm był obsługiwany przez naciśnięcie przycisku i miał złożone wizualne wyświetlanie ciał niebieskich, takich jak Słońce, Księżyc i planety. Kolejny bieg służył do wyświetlania dowolnych dat. Uważa się, że mechanizm był nawet w stanie przewidzieć czas Igrzysk Olimpijskich i innych ważnych wydarzeń. W 2006 roku nowoczesne technologie RTG i komputerowe otworzyły nowe możliwości badań i po raz pierwszy udało się z pewnością udowodnić, że mechanizm jest rzeczywiście bardzo złożonym urządzeniem do obliczania cykli astronomicznych. Nawet w przypadku tego znaleziska niektóre gałęzie nauki przez długi czas niechętnie uznawały rzeczywistą pomysłowość i postępowość znaleziska. Mechanizm z Antyki Tchiry niezbicie dowodzi, że dawno temu cywilizacje i kultury posiadały technologie, których wynalezienie błędnie przypisujemy współczesności. 3. Göbekli Tepe.
Göbekli Tepe trafiło na pierwsze strony gazet jako Ogród Eden w Turcji. Wiek i złożoność osady były tak niesamowite, że badacze myśleli, że musi to być pierwsze miasto ludzkości, ale znowu się mylili. Göbekli Tepe to niewątpliwie fascynujące miejsce, ale nie możemy dziś nazwać go najstarszym miastem ludzkości, nie wiedząc, jakie relikty i ślady kryją się w głębi ziemi. Stanowisko archeologiczne w pobliżu miasta Şanlıurfa w północno-wschodniej Turcji dowodzi, jak bardzo mylą się naukowcy. Najpierw archeolodzy odkryli osadę, której początki sięgają pierwszych wieków przed naszą erą i radowali się ze swojego znaleziska. Ale potem pojawił się niemiecki archeolog Klaus Schmidt i zdał sobie sprawę, że ta osada nie była prawdziwą tajemnicą góry. Schmidt twierdził, że pod ziemią znajdowała się jeszcze starsza osada, choć koledzy po fachu uważali, że jest szalony. Ostatecznie archeologowi udało się znaleźć sponsorów dla swoich projektów i przekonać turecki rząd. Schmidt miał mieć rację, ponieważ on i jego zespół odkryli miejsce datowane na 10,8 tysięcy lat przed naszą erą. To sprawia, że Göbekli Tepe jest znacznie starsze niż egipskie piramidy, a nawet starsze niż Stonehenge. Miejsce w kształcie pierścienia składa się z kilku owalnych lub okrągłych kamiennych kręgów otoczonych kolumnami w kształcie litery T. Kolumny mogły być urządzeniami podtrzymującymi złożoną konstrukcję dachu lub mogły być czczone jako stele. Te owniki są ozdobione płaskorzeźbami przedstawiającymi postacie zwierząt i ludzi. Göbekli Tepe było prawdopodobnie kamiennym miejscem kultu nieznanej cywilizacji, a ludzie mieszkali w drewnianych domach lub chatach wokół centralnego sanktuarium. Do dziś nie udało się wyjaśnić, kto zbudował świątynię. Jedyną pewnością jest to, że konstrukcja tych kolumn wymagała pewnej wiedzy technicznej i kunsztu. 4. Odkrycie żelaza. Miejsca takie jak Göbekli Tepe i inne budowle megalityczne są fascynujące także dlatego, że według dzisiejszych naukowców ówcześni budowniczowie nie posiadali zaawansowanych narzędzi. Żelazo to materiał, z którego podobno ludzie nie mogli wytwarzać aż do pierwszego wieku przed naszą erą. Ale w 1912 roku pracownicy miejskiej elektrowni w Thomas w stanie Oklahoma znaleźli ten żelazny garnek w bryle węgla. Obiekt znajdował się w dużej bryle węgla i pochodził z kopalni sprzed 312 milionów lat. W tym czasie węgiel powstał i jeśli artefakt był szczelnie zamknięty w nim, musiał znajdować się na miejscu podczas procesu formowania. Ostatecznie może to tylko oznaczać, że w tamtym czasie istniały żywe istoty, które zaludniały Ziemię i zostawiły ten obiekt w miejscu, w którym powstał węgiel. Znalezisko to zostało zbadane przez ekspertów w Creation Evidences Museum w Glen Rose w Teksasie. Znajduje się nawet uwierzytelniony certyfikat autentyczności. To znalezisko pokazuje również, że żelazny garnek i koło z Rosji nie są unikatami. Te przedmioty, które przypominają klamki do drzwi i okucia meblowe, również mają około 300 milionów lat. 5. Higher Benakal i Dwarka. Naukowcy chcieliby, aby ewolucja ludzkiej cywilizacji na tej planecie stała się aż nazbyt liniowa. Mówi się, że w pewnym momencie małpy wyrosły z drzew, przekształciły się w wyprostowanych, chodzących hominidów cudownym skokiem ewolucyjnym, a następnie społeczeństwo, jakie znamy dzisiaj, rozwinęło mniej więcej jednocześnie na całym świecie. O tym, że tak nie jest, świadczą poważne różnice w technologizacji ludzkości, postępie społecznym i ekonomicznym oraz rozkwicie kulturowym poszczególnych epok. Higher Benakal to starożytne miasto w Indiach zbudowane między 800 a 200 rokiem przed naszą erą zapanowania królów Vajjanagara. Miasto składa się głównie ze stosunkowo prymitywnych i megalitycznych domków i świątyń. W tym czasie architektura, sztuka oraz kultura kwitły w starożytnej Grecji oraz Rzymie. Nawet w samych Indiach istniały dość poważne różnice. Odkrycie legendarnego miasta Dwarka w oceanie u wybrzeży dzisiejszego stanu Gujarati ujawniło, że około 7,5 tysiąca lat przed naszą erą w Indiach istniała metropolia, która budową i przepychem mogła być porównywana do starożytnego Rzymu czy Bizancjum. Przypominamy, stosunkowo proste Göbekli Tepe miało być najstarszym miastem ludzkości, lecz znaleziska dwóch obrobionych kawałków drewna w ruinach miasta Dwarka wykazywały na wiek wynoszący blisko 9 tysięcy lat. 6. Gunung Padang.
Gunung Padang w Indonezji to stanowisko archeologiczne, którego wierzchołek pokazuje ślady działalności człowieka sprzed kilku stuleci lub 2 do 3 tysiącleci. W 2011 roku indonezyjski naukowiec dr Danny Hillman rozpoznał na rzekomo naturalnym wzgórzu konstrukcję stworzoną przez człowieka. Wiercenie ujawniło, że na głębokości kilku metrów można znaleźć ślady ludzkiej działalności budowlanej sprzed 9 do nawet 20 tysięcy lat. Datowanie węglem niektórych obiektów znalezionych na głębokości ujawniło nawet wiek 26 tysięcy lat. Od tamtej pory naukowcy są w szoku. Wielu po prostu odmawia uznania wyników całkowicie poprawnych badań. 7. Jaskinie Sulawesi. Na indonezyjskiej wyspie Sulawesi w grupie wapiennych jaskiń znaleziono dalsze dowody na to, że ludzie rozwinęli inteligencję i kulturę ponad 40 tysięcy lat temu. Malowidła ścienne przedstawiają zwierzęta oraz sceny z życia codziennego, które mówią naukowcom więcej, jak żyli ludzie. Ponadto archeolodzy znaleźli kamienne narzędzia, kościane igły i biżuterię z muszli w jaskiniach Sulawesi. Dowody sugerują, że ludzie w tych epokach mieli niezwykłe zdolności motoryczne i nie byli prymitywnymi półmałpami. Z pewnością artefakty z jaskiń Sulawesi nie są dowodem na istnienie wczesnej superrasy. Niemniej jednak nie możemy wykluczyć możliwości, że przed lub w tym samym czasie żyły inne cywilizacje, które zostały ztechnicyzowane i produkowały artefakty, takie jak na przykład żelazne koło. Jeśli dzisiaj rozejrzymy się po świecie, zauważymy, że skrajne różnice utrzymują się do dziś. Prymitywne ludy żyją na ziemi, robiąc prostą biżuterię z muszli, używając drobnych kości do szycia i gotując na otwartym ogniu, podczas gdy w innych miejscach na ziemi ludzie obsługują smartfony i stawiają stalowe garnki na płytach indukcyjnych. Wszystkie odkrycia pokazują, że potrzebujemy więcej wiedzy na temat naszej prawdziwej przeszłości oraz różnorodności kultur, które najprawdopodobniej istniały przed nami. Co mówią ci te fakty? Czy nadal wierzysz w historie nauczane w szkole, czy też uważasz, że już dawno udowodniono, że wiele inteligentnych, a być może nawet wysoce technicznie rozwiniętych kultur żyło na ziemi przed nami? Liczymy na twoją opinię i czekamy na komentarz oraz ciekawą dyskusję na ten temat. Życzymy wam dobrej zabawy w komentarzach i oczywiście mamy nadzieję, że wkrótce ponownie dołączysz do naszego kanału.